kopalnią w Kamionkach przypatrywałem się już od dłuższego czasu. Tak się składa, że parę lat temu miałem przyjemność popełnić taką książkę dotyczącą górnictwa w Kamionkach, która jest bardzo ciekawą miejscowością na tle Gursowich. Już wtedy wskazywałem, że niektóre z tych kopalni są niezwykle piękne, tych, które udało nam się zlokalizować i odkryć. Jedna jest szczególnie piękna, jedna z najpiękniejszych w Górach Sowich, nazywa się Augusta, też ma bardzo ładną nazwę. Pisząc naszą książkę, zwracaliśmy uwagę, że ta kopalnia nadaje się, żeby pokazać ją szerszej opinii publicznej. Jest naprawdę wyjątkowa. To jest kopalnia, która ma rodowód być może XVI-wieczny, ale główne prace w tej kopalni przebiegały w wieku XIX i na początku XX. Kopalnia nietypowa, bo szczelinowa, czyli taka dość wysoka, wąska, wielopoziomowa, w której zachowały się liczne drewniane elementy obudowy. Naprawdę piękne miejsce. Niestety ta kopalnia w tej chwili jest trudno dostępna i tak naprawdę eksploracja jest dość niebezpieczna. I tutaj nie polecam zwiedzania jej na własną rękę. Padł taki pomysł, żebyśmy razem z miesięcznikiem Odkrywca spróbowali tą kopalnię udostępnić, to znaczy doprowadzić do jej otwarcia i zabezpieczenia. Przy okazji ją udokumentować, może nagrać jakieś ciekawe nowe filmy z jej wnętrza, bo naprawdę warto ją zobaczyć. Takich projektów razem z miesięcznikiem Odkrywca przeprowadziliśmy już kilka, jeśli nie kilkanaście. Każdy z nich troszeczkę inaczej przebiega. Mamy na to różne pomysły, no i też od władz tutaj lokalnych, za chwilę się dowiemy podczas naszej rozmowy, no co jesteśmy w stanie przeprowadzić, bo pomysłów jest bardzo dużo. Począwszy od takich pomysłów dość prostych, jak stworzenie jakiejś ścieżki dydaktycznej czy oznaczenie tej kopalni, po takie już naprawdę ambitne pomysły związane z jej udostępnieniem nawet dla ruchu turystycznego, co oczywiście jest związane z wieloma komplikacjami. Za chwilę przedstawimy nasze pomysły związane z tym obiektem, no i posłuchamy, jakie są możliwości, żeby ją zagospodarować. Nasze najważniejsze pomysły są takie: wypromować to miejsce jako niezwykły obiekt i zabytek górniczy na Dolnym Śląsku, to po pierwsze. Po drugie, przeprowadzić dokładną dokumentację fotograficzną, nakręcić film z jej wnętrza. Byłoby też ciekawe przeprowadzić taką wizualizację trójwymiarową tej kopalni, tak żeby każdy siedząc przy komputerze mógł ją zobaczyć od środka. No a takim naszym marzeniem to jest doprowadzić do tego, żeby do kopalni mógł wejść przeciętny zjadacz chleba, zobaczyć jak to wygląda, przynajmniej w jej części. A takim już największym z pomysłów, no to jest udostępnienie jej dla turystów w przyszłości. W obecnej chwili, biorąc pod uwagę, że przepisy dotyczące obiektów turystycznych, podziemnych, trochę się, mówiąc delikatnie, skomplikowały. Jest to troszeczkę trudne przedsięwzięcie do przeprowadzenia. To na pewno doprowadzenie do takiego stanu, że do kopalni można wejść przez jakieś zabezpieczone wejście, które zostanie odpowiednio obudowane. Tak, żeby mogli tam wchodzić badacze, fotografowie, dziennikarze. To już by był duży sukces, a potem się zastanowimy, ile by kosztowało i z jakimi wiązało się trudnościami doprowadzenie do ruchu turystycznego w tym miejscu. Tak naprawdę to jest dopiero początek tej całej inicjatywy. Zaczęliśmy od stworzenia strony w mediach społecznościowych. Zainteresowaliśmy pierwsze media, także Państwo się tym zainteresowali, co jest bardzo miłe. Zaczniemy od nagłośnienia tego pomysłu, bo cały projekt, przypomnę, chcemy przeprowadzić wiosną 2019 roku. Musimy oczywiście wszystkie zgody zorganizować, doprowadzić do uzyskania zgód właściciela terenu, porozmawiać z nadleśnictwem. Chcemy także nadleśnictwu troszeczkę pomóc, bo na końcu ten obiekt zabezpieczymy. On w tej chwili jest taki troszeczkę pozostawiony sam sobie. I razem z włodarzami gminy zdecydujemy, jak go zagospodarować. Chcielibyśmy rok 2018 poświęcić na działalność medialną, aby ten pomysł nagłośnić, zebrać jak najbardziej chętnych, dużą liczbę. Chcielibyśmy też w roku 2018 przygotować program badań w tej kopalni, wystąpić o odpowiednie zgody, a nasze prace rozpocząć wczesną wiosną 2019 roku. Sponsorów jeszcze nie szukamy, na razie szukamy poparcia wśród różnych organizacji i ludzi, którzy już podobne projekty wykonywali. W tej chwili mamy już patronat miesięcznika Odkrywca, który takimi sprawami się zajmował i ma spore doświadczenie w medialnej obróbce podobnego projektu.
Mamy też deklarację grupy, która doprowadziła do udostępnienia kopalni w Srebrnej Górze. Oni też mają praktyczne doświadczenia, jak to robić. No i także my z kolegami z miesięcznika Odkrywca parę już podobnych projektów przeprowadziliśmy. Wiemy, jak to robić. Byłem w niej parę razy. Już ładnych paręnaście lat temu po raz pierwszy udało mi się do niej wejść. To jest niesamowite wrażenie, bo do kopalni wchodzi się przez taki odrobinę zniszczony szybik. Jest to dość takie emocjonujące wejście. W środku jest ona przepiękna, zachowały się piękne drewniane obudowy. Część kopalni jest zalana, to dodatkowe emocje, bo trzeba tam brodzić w wodzie. Wspaniale zachowana, z różnymi etapami prac górniczych z różnych wieków. Niestety jedna część kopalni jest zalana całkowicie, najniższy poziom, tam jest możliwa tylko penetracja przy pomocy nurków. Taką akcję też już kiedyś przeprowadziliśmy. Wszystko to opisałem w jednej z moich książek. Naprawdę wyjątkowe miejsce i godne tego, żeby w tej gminie właśnie ten zabytek promować. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby była wola do tego, żeby taki obiekt udostępnić. Naprawdę nasze doświadczenia są takie, że nie jest to strasznie trudna sprawa, jeżeli wszystkie strony i właściciel terenu, lokalna gmina, ale też ludzie, których takie tematy, którzy takimi tematami się zajmują, jeżeli wszyscy oni chcą, to naprawdę ten projekt się powiedzie. Jedyne trudności to będą na pewno techniczne. Ta kopalnia, po prostu trzeba ją udostępnić w sposób taki inwazyjny, trzeba tam wprowadzić ciężki sprzęt, trzeba udrożnić sztolnię odwadniającą, dopiero wtedy ten obiekt będzie pozbawiony wody w jej najniższej części i będzie tam można swobodnie prowadzić badania. Chcielibyśmy dzisiaj pani burmistrz pokazać przede wszystkim historię tej kopalni, która sama w sobie jest ciekawa. Chcielibyśmy pokazać zdjęcia z jej wnętrza. Kopalnia ma to szczęście, zachowały się bardzo ciekawe materiały kartograficzne, cały zestaw map, który pochodzi z archiwum górniczego w Katowicach. To jest też sama w sobie ciekawostka, bo nie wszystkie obiekty takie mapy posiadają. Więc pokażemy zdjęcia, pokażemy te mapy, pokażemy dokumenty związane z kopalnią, które pochodzą z początku XX wieku. Pokażemy także inne obiekty górnicze w bliskości bezpośredniej tej kopalni, bo jest ich tu naprawdę dużo. To kamionki będące częścią Pieszyc są wyjątkowym tutaj przykładem takiej miejscowości. Będziemy chcieli zachęcać do tego, żeby ludzie odwiedzali naszą stronę w mediach społecznościowych, żeby ten pomysł po prostu był popularyzowany w większej ilości ludzi. Przełęcz Jugowską, no to ona na tym wzgórzu jest mniej więcej tutaj w tych drzewach. Ona jest dobrze widoczna, jak się tam...